Załóżmy, że punkt P należy do przestrzeni R3, płaszczyzna pi zawiera się w tej przestrzeni. Wówczas rzutem prostokątnym punktu P na płaszczyznę pi nazywamy taki punkt P', który po pierwsze należy do płaszczyzny pi, po drugie wektor P', jest prostopadły do płaszczyzny pi. Wówczas długość wektora P' nazywamy odległością punktu P od płaszczyzny pi. Natomiast to jest rzut prostokątny, natomiast można na to spojrzeć ogólnie. Można mówić o rzucie ukośnym punktu P na płaszczyznę pi w kierunku wektora F. Co to jest? To jest taki punkt P', który po pierwsze należy do płaszczyzny pi, po drugie należy do prostej, która przechodzi przez punkt P i wyznacza ją wektor V. Czyli jest częścią wspólną takiej prostej oraz tej płaszczyzny. No i tutaj zrób dwie uwagi. Po pierwsze, rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę pi to jest szczególny przypadek rzutu ukośnego. Mianowicie rzut prostokątny na płaszczyznę to jest rzut ukośny na płaszczyznę pi w kierunku jej wektora normalnego. Po drugie, rzut ukośny nie zawsze będzie istnieć. Mianowicie, jeśli wektor V jest równoległy do płaszczyzny pi, wówczas prosta wyznaczona, zaczynająca się w punkcie P oraz wyznaczona przez ten wektor, też jest równoległa do płaszczyzny pi. No i w szczególności, jeśli punkt P nie należy do tej płaszczyzny, no to prosta nie będzie mieć punktów wspólnych z tą płaszczyzną, czyli wtedy rzut ukośny nie będzie istniał. Teraz mamy takie zadanie. Mamy punkt P o współrzędnych 3 minus 2, 1 oraz płaszczyznę pi wyznaczaną równaniem 2x minus y plus 3z równa się 0. Chcemy wyznaczyć rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę pi. No to tym rzutem prostokątnym to będzie właśnie. Można spojrzeć na to z perspektywy rzutu ukośnego. Czyli to będzie część wspólna tej płaszczyzny oraz jej wektora normalnego przechodzącego, zaczepionego w punkcie P. Jej wektor normalny ma współrzędne 2, minus 1, 3. Punkt P jest równy 3, minus 2, 1. Czyli rzut prostokątny to będzie taki punkt P plus, niech to będzie równe V, P razy V, który należy do płaszczyzny pi. Czyli punkt P plus wektor P plus TV ma takie współrzędne. 3 minus 2, 1 plus 2 t razy 2 minus 1, 3. No to to będzie wektor, no to to będzie punkt o współrzędnych 3 plus 2 t minus 2 minus t oraz 1 plus 3 t. I ten punkt ma należeć do płaszczyzny pi, czyli ma spełniać to równanie. No to wstawiamy te współrzędne do tego równania i wyznaczamy t. Czyli dostajemy 2 razy 3 plus 2t, następnie minus, minus 2 minus t, plus 3 razy 1 plus 3t. To ma być równe 0. No to liczymy. Tutaj mamy 6 plus 4t, plus 2 plus t, plus 3 plus 9t ma być równe 0. Czyli upraszczając. 4t, 5t, 14t. Tutaj mamy 6, 8 plus 3 to jest 11, czyli plus 11 ma być równe 0. Czyli t jest równe minus 11, 14. To znaczy, że nasz rzut prostopadły, rzut prostokątny, nasze P' jest równe. Podstawiamy tutaj minus 11, 14. 3 minus 22, 14. 42 czternaste minus 22 czternaste to jest 20 czternastych, czyli 10 siódmych, czyli 1 i 3 siódme. Następnie minus 2 plus 11 czternastych, minus 28 czternastych plus 11 czternastych to jest minus 17 czternastych, czyli minus 1 i 3 czternaste oraz tutaj 1 minus 33 czternaste. 14 czternastych minus 33 czternaste to jest minus 19 czternastych, czyli minus 1 i 5 czternastych. I to jest nasz wektor, nasz punkt P', który
jest rzutem prostopadłym, prostokątnym punktu F na płaszczyznę pi. Jeszcze dam przykład. Tym razem mamy wektor V równy minus 1, 3, 0, tak punkt P równy 1, 2, minus 2 oraz płaszczyznę pi równą x plus y minus 4, z minus 6 równa się 0. Chcemy teraz wyznaczyć rzut ukośny punktu P w kierunku wektora V na płaszczyznę pi. No i tutaj podobnie jak poprzednio, tylko nie musimy tutaj wyznaczać wektora normalnego do tej płaszczyzny. Mamy tutaj od razu, że nasz punkt P', czyli ten rzut prostopadły, to będzie równy punkt P plus jakieś T razy wektor V. Czyli inaczej, podstawiamy wartości 1, 2, minus 2 plus T razy minus 1, 3, 0. No i jak sobie tutaj wyliczymy, no to to będzie 1 minus T, 2 plus 3T oraz minus 2. I ten punkt ma należeć do tej płaszczyzny. To znaczy, że możemy go podstawić pod to równanie i sprawdzić, na jakiego T to się będzie zgadzało. Czyli x to jest 1 minus T plus y, czyli plus 2 plus 3T i minus 4z. Z jest równe minus 2, czyli plus 8 minus 6 równa się 0. No i teraz wyznaczamy. Minus T plus 3T to jest 2T. Natomiast tu mamy 1 plus 2 to jest 3. Plus 8 to jest 11, minus 6 to jest 5, czyli plus 5 równa się 0. No to wyliczamy, że T równa się minus 2,5. Ok, chcemy mieć rzut prostopadły, rzut ukośny, no to wstawiamy tutaj pod T minus 2,5, czyli dostajemy 1 minus minus 2,5, to jest 1 plus 2,5, czyli 3,5, 2 plus 3 razy minus 2,5, czyli 2 minus 7,5, to jest minus 5,5, no i tutaj mamy po prostu minus 2. I to jest rzut ukośny punktu P w kierunku wektora V na płaszczyznę pi. Ostatni przykład. Mamy punkt P równy 1, 3, 1, wektor V równy 4, minus 1, minus 3 oraz płaszczyznę pi o równaniu 2x minus y plus 3z plus 7 równa się 0. Chcemy wyznaczyć rzut ukośny punktu P w kierunku wektora V na płaszczyznę pi. No to znowu, tak jak poprzednio. Nasz punkt P', to już sobie skrótowo zapiszemy, będzie miał współrzędne 1 plus 4T, 3 minus T, 1 minus 3T. No i ten punkt ma należeć do tej płaszczyzny. Podstawiamy. No to dostajemy 2 plus 8T, to jest 2X, następnie minus 3 plus T, następnie 3Z, czyli plus 3 minus 9T, no i plus 7. I to ma być równe 0. Upraszczamy. 8T plus T minus 9T kasuje się. 2 minus 3 to minus 1, plus 3 to 2, plus 7 to 9. Wyszło nam, że 9 równa się 0. To jest sprzeczność. No i co to znaczy? To znaczy, że taki punkt nie istnieje. To znaczy, że wektor V jest równoległy do płaszczyzny pi. Czyli ten wektor jest jednym z wektorów wyznaczających tę płaszczyznę. No to sobie sprawdźmy. Gdybyśmy na przykład ustalili, że x i z są równe 0, wówczas dostajemy, że y jest równe 7. Czyli punkt 0, 7, 0 należy do tej płaszczyzny. Jeśli wektor V wyznacza tę prostą, no to jak dodamy do tego punktu wektor V 4 minus 1 minus 3, to ten punkt też powinien należeć do tej płaszczyzny. Czyli tu dostaniemy 4, 7 minus 1 to 6, 0 minus 3 to minus 3. No i sprawdźmy, czy ten punkt należy. 2 razy 4 to jest 8, minus 6, 3 razy minus 3 to jest minus 9, plus 7. Tutaj mamy 2, minus 9 to minus 7, plus 7 to jest 0. Tak, więc widzimy, no wektor V jest równoległy do płaszczyzny pi, a wtedy no nie ma szansy, żeby punkt, który leży poza tą płaszczyzną, mógł mieć rzut ukośny na. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.